Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, statystyka matematyczna, opisowa, ekonometria, mikro, makro czy finanse przedsiębiorstw. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Tam również znajdziecie zasady współpracy ze studentami. Jeśli macie jakieś konkretne zadania, jak najbardziej od razu możecie pisać na adres mailowy zadania@projekty.maupawp.pl wraz z załącznikami. Gdy tylko będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z przedmiotu finanse przedsiębiorstw, a dokładnie z ilościowego i wartościowego progu rentowności oraz z tego, jak obliczamy stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Zaczynamy od tego, że mamy treść zadania przykładowego. Takie treści. Przedsiębiorstwo Bellas to sprzedaje produkowany przez siebie produkt w cenie 90 zł. Koszty stałe wynoszą 260 tysięcy złotych rocznie, zaś jednostkowy koszt zmienny 66 zł. Oblicz ilościowy i wartościowy próg rentowności oraz stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w progu rentowności. Jeżeli wiadomo, że przychody ze sprzedaży wynoszą obecnie 2 miliony 780 tysięcy złotych, a koszty finansowe wynoszą 60 tysięcy złotych. W takim zadaniu musimy zauważyć na początek to, co trzeba policzyć. Chcą od nas obliczenia ilościowego i wartościowego progu rentowności oraz stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w progu rentowności. Zaczynamy od tego, że wypisujemy, co należy policzyć, co jest na pewno posiadane, a więc wiemy, że mamy koszty stałe 260 tysięcy, że koszty wyprodukowania jednej jednostki 66, ale tylko ten zmienny, cena jednostkowa 90 zł, że mamy odsetki od kredytów, czyli koszty finansowe 60 tysięcy zł, a przychody są właśnie, co ciekawe, podane w postaci powiedzmy przychodów całkowitych, gdzie nie wiemy, ile konkretnie wynosi wielkość produkcji, a znamy od razu przychody. Co ta informacja nam może pomóc? To, że z tego można wyciągnąć, jaka jest ta nasza produkcja, ile ona wynosi w sztukach. Jeżeli wiem, że przychody to jest zawsze ilość razy cena, ilość produkcji razy cena, to w tym momencie, jeżeli wiem, że cena wynosi 90, to x razy 90 musi nam dać 2 miliony 780, a więc możemy powiedzieć, że generalnie produkcja jest gdzieś na poziomie 30 888 sztuk, 8. I teraz, gdy mamy do policzenia jako pierwszy ilościowy i wartościowy próg rentowności, musimy sobie przypomnieć wzory. Jeżeli zwrócicie uwagę, w treści zadania jest podana wysokość kosztów finansowych, to trzeba wziąć taki wzór na ilościowy próg rentowności, ale taki, który uwzględnia właśnie te koszty finansowe. A więc koszty stałe plus i, czyli koszty odsetek przez marżę jednostkową, a więc cena minus koszt zmienny jednostkowy. Gdy podstawimy do obliczeń, otrzymujemy na podstawie tych danych tutaj wejściowych wynik 13 333,3, czyli tyle sztuk około trzeba wyprodukować, aby wyjść na zero z kosztami stałymi i odsetkami od kredytów. I teraz, jeżeli chcemy ustalić, w jakiej wartości jest ta nasza produkcja, to wiemy, że trzeba wyprodukować towaru o wartości w cenie sprzedaży 1 200 000, a więc możemy powiedzieć w tym momencie, że przynajmniej 13 333 sztuk trzeba wyprodukować, aby nasza produkcja zaczęła być opłacalna, czyli żeby pokrywać koszty stałe, jak i koszty finansowe, a w wartości to będzie 1 200 000 zł. Jeżeli nas interesuje stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych,
To oznacza, że musimy wiedzieć, że wyprodukować maksymalnie możemy około te nasze 30 tysięcy sztuk, a jeżeli nasz próg rentowności wynosi 13 tysięcy, to po odniesieniu progu rentowności do tej maksymalnej produkcji, jaką planujemy osiągnąć, to możemy powiedzieć, że dopiero 43% po przecinku jesteśmy w stanie dopiero wyprodukować w progu rentowności, a więc możemy powiedzieć, że ta produkcja na minimalnym poziomie, czyli ta w progu rentowności, stanowi tylko 43% tego, co możemy maksymalnie wyprodukować, czyli można powiedzieć inaczej, że ponad 50% zdolności produkcyjnych potrafi nam wygenerować jakieś zyski. Te 43% to musimy wyprodukować po to, żeby pokryć koszty stałe i koszty finansowe. Także ja kończę omawiać to zadanie. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, jak najbardziej możecie od razu mailować na zadania@projektymaupawp.pl. Tam załączajcie zadania. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję i określę, czy mogę pomóc. Jeżeli chcecie, to możecie zapoznać się z zakresem moich przedmiotów, jak i zasadami współpracy ze studentami, wchodząc na stronę zadania@projektymaupawp.pl. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tylko gdy będę miała te subskrypcje, będę wiedziała, że kolejne filmy sens jest produkować. Udostępniajcie moje filmy znajomym, zaglądajcie na playlisty. Z każdego przedmiotu staram się umieścić jedną taką playlistę i korzystajcie z całej tej udostępnionej wiedzy na tych playlistach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmami z finansów przedsiębiorstw i z innych przedmiotów i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie przedmiotu.